Dzień dobry, Jolanta Zielińska. Witam Państwa bardzo serdecznie w środę 5 czerwca i zapraszam do oglądania aktualności. Dziś w siedzibie PCPR-u w Szczecinku odbył się konwent dyrektorów powiatowych centrów pomocy rodzinie z województwa zachodniopomorskiego. Głównym tematem była piecza zastępcza. Dzisiaj Szczecinek jest sercem pomocy społecznej. Spotykamy się na konwencie dyrektorów powiatowych centrów pomocy rodzinie i całe województwo, wszystkie powiatowe centra gościmy właśnie tutaj w Szczecinku w tej sali. Takie spotkania mają coś na celu. Co to spotkanie ma? To spotkanie akurat będzie poświęcone rodzinnej, instytucjonalnej pieczy zastępczej. To, co się dzieje w ostatnich miesiącach, to niestety niepokojące tendencje wzrostowe umieszczeń dzieci w pieczy zastępczej, zarówno instytucjonalnej, jak i właśnie rodzinnej. No i próbujemy wypracować wspólne stanowiska, wspólne działania, żeby w jakiś sposób zaradzić temu problemowi, bo proszę mi wierzyć, ale na przestrzeni kilku lat jeszcze takiego okresu nie mieliśmy, że tak dużo dzieci trafia do pieczy. Jakie są największe problemy? Największe problemy głównie, akurat one nie dotyczą powiatu szczecineckiego, ponieważ my mamy bardzo dużo rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych, natomiast powiaty borykają się właśnie z miejscami dla dzieci, szczególnie tych młodszych, które potrzebują znaleźć opiekę, miłość i wychowanie w rodzinach zastępczych. Tych kandydatów na rodziny zastępcze nie mają. No i mamy też problemy z umieszczaniem dzieci z tak zwanego podwójnego systemu, czyli dzieci, wobec których toczy się postępowanie o umieszczenie w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, a jednocześnie zapada decyzja sądu, że takie dziecko należy umieścić opiekuńczo właśnie w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Jak pani myśli, z czego to wynika? No myślę, że to wynika przede wszystkim też z dojrzałości społecznej. Ludzie coraz częściej zgłaszają niepokojące sygnały, coraz częściej nie boją się zgłaszać, że coś złego dzieje się w rodzinie. Wynika to też pewnie z tego, że rodziny migrują. Teraz te systemy są dosyć spójne i jeżeli rodzina, która jest dysfunkcyjna, wyjeżdża z danego powiatu, ona natychmiast jest przechwytywana przez system sądownictwa czy pomocy społecznej na terenie innego powiatu. Więc też nie da się ukryć pewnych zjawisk. Niestety jest to też spowodowane przemocą w rodzinach, którą rodzice stosują. Jest to spowodowane również tym, że dzieci nie uczęszczają do szkoły, więc nie ma jakby należytego nadzoru nad tym dzieckiem, więc idzie to dwutorowo. Najpierw jest to ośrodek wychowawczy, ośrodek socjoterapeutyczny, później niestety dom dziecka. Na pewno wynika to też ze stosowania przez rodziców różnego rodzaju używek. My na terenie powiatu szczecineckiego mamy dzieci w pieczy, których rodzice nadużywali środków odurzających i z tego powodu trafiły. No i niestety zaniedbania, które są przemocą. Jakich dzieci najwięcej do Was trafia? Najwięcej trafia dzieci małych. To są dzieci, które trzeba zaopiekować nie tylko wychowawczo, ale też opiekuńczo. I niestety, mówię to z bólem serca, mamy bardzo dużo dzieci z deficytami zdrowotnymi, które należy objąć opieką specjalistyczną. A jak wygląda sprawa, jeśli chodzi o rodziny zastępcze? Czy jest tam jakieś sito? Musi być, bo jednak do ludzi odpowiedzialnych muszą trafić dzieci. Nie zawsze to się niestety udaje. Czy na przestrzeni tych lat jest wzrost czy spadek? U nas jest wzrost. Procedura w ogóle kwalifikacyjna na rodzinę zastępczą, na rodzinę dom dziecka jest bardzo trudna. To oprócz oczywiście wielogodzinnego szkolenia, które trzeba ukończyć, i praktyki w już funkcjonującej w jakiejś strukturze pieczy zastępczej, to jest przede wszystkim długofalowa kwalifikacja wstępna, więc te wszystkie formalne rzeczy, o których mówi ustawa, one muszą być spełnione. Jeżeli to jest spełnione, dochodzi do procesu diagnozy psychologicznej, która też trwa czasami kilkanaście godzin. Więc dla porównania Państwu powiem, że na 10 kandydatów, 3-4 taką kwalifikację przechodzi, więc jest to bardzo trudny proces, nie jest łatwo zostać rodziną zastępczą i też często spotykamy się z takim poglądem, że ludzie biorą dzieci, żeby zarobić, tak? Nie da się zarobić na pieczy zastępczej, tak? Jest to bardzo trudne zadanie, ci ludzie oddają swój dom dla dzieci, ci ludzie oddają swoje serce, często muszą jeździć z tymi dziećmi do służb medycznych prywatnie, to są dzieci z ogromnymi deficytami zdrowotnymi, więc tutaj dementuję wszelkie plotki, nie da się zarobić na rodzicielstwie zastępczym i nie ma takiej możliwości, żeby kwalifikacje przeszła rodzina, której tylko i wyłącznie zależy na pieniądzach. Miejmy nadzieję, że te dzisiejsze obrady przyniosą jakieś pozytywne efekty. Staramy się, mi jest bardzo miło gościć tutaj wszystkie koleżanki i kolegów z naszego województwa. Wiele stanowisk już wypracowaliśmy, my się spotykamy cyklicznie. Z wieloma naszymi stanowiskami jeździliśmy do ministerstwa. Wiele rzeczy udało nam się przeforsować. Byliśmy współautorami ustaw o pieczy zastępczej, więc myślę, że to jest takie gremium, które jeśli chodzi o pieczę zastępczą, rehabilitację, jest słuchane w tych wszystkich instytucjach, które tworzą prawo.
W poniedziałek odbyła się trzecia nadzwyczajna sesja Rady Powiatu. Główna część obrad dotyczyła zwiększenia nakładu środków na infrastrukturę sportową. Te wydatki są tak duże, dlatego że pewne przedsięwzięcia inwestycyjne również zostały zakończone, tak? Czyli przykład budowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Technicznych. To jest zadanie, które nas kosztowało 16,5 miliona przy dofinansowaniu 4,5 miliona ze środków Ministerstwa Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Ministerstwa Sportu. Myśmy rozłożyli sobie realizację tego przedsięwzięcia na 2 lata, jeżeli chodzi o realizację procesu inwestycyjnego, natomiast na 3 lata, jeżeli chodzi o budżety powiatu szczecineckiego, dlatego żeby rozłożyć ciężar realizacji tego przedsięwzięcia właśnie na 3 lata. Następne zadanie, które też zostało rozpoczęte w roku ubiegłym, a zakończone będzie w tym roku 24 czerwca, to jest to centrum sportowe, gdzie wartość zadania, powiem niedokładnie, około 18 600 tysięcy złotych, a 16 600 tysięcy złotych to jest dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład i zadanie jest rozłożone też właśnie na rok 2023-2024 przy założeniu, że to są tak naprawdę 2 obiekty. Jedne to jest centrum pobytowe, internat z całą przebudową i modernizacją, to jest około 10 milionów i stadion z sztuczną nawierzchnią też około pozostała kwota tylko około tych 9 milionów i to jest też ciężar związany z realizacją tych przedsięwzięć. Natomiast do tego dochodzi jeszcze budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 6 i adaptacja części już niewykorzystanej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Technicznych. To jest projekt, który realizujemy przy wsparciu środków finansowych również z Polskiego Ładu, dofinansowanie w kwocie 2 milionów złotych i to będzie się działo również w tym roku. Złożyliśmy wniosek o remont 2 orlików, orlik przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i orlik przy Zespole Szkół nr 1 i to jest, o ile pamiętam, wydatek rzędu 740 tysięcy złotych, dofinansowanie rządowego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i to jest zbieg tych wszystkich przedsięwzięć sportowych, które również poprawiają znacząco infrastrukturę edukacyjną w naszych szkołach. Tak było naszym celem, żebyśmy tą infrastrukturę sportową znacząco polepszyli. Jeżeli do tego dołożymy jeszcze budowa tak naprawdę hali sportowej przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, rozłożenie tego zadania jest 2024-2025. Co ważne, szacujemy, że łącznie z adaptacją tej starej sali bardzo niedużej na 3 pracownie rehabilitacyjne dla dzieci, którzy są w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, a przypomnę, tam jest 180 dzieci niepełnosprawnych o różnej niepełnosprawności. I jeżeli założymy, przetarg jest 6 do rozstrzygnięcia, ale zakładam, że kosztorys inwestycyjny zakłada, że to jest około 10 milionów, zobaczymy, jakie będą oferty, ale montaż finansowy jest dla nas najlepszy z możliwych, bo 3 810 tysięcy, o ile pamiętam, jest z Ministerstwa Sportu, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i 4,5 miliona z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z Urzędu Marszałkowskiego. 8 milionów 300 mamy do finansowania na to przedsięwzięcie, jeżeli przetarg zostanie korzystnie rozstrzygnięty, a ufam, że tak będzie, to ten udział własny będzie znikomy. To są te inwestycje, które zapisaliśmy sobie w tym procesie, oczywiście kadencji poprzedniej, zakładając, że chcemy znacząco poprawić infrastrukturę edukacyjną w naszych szkołach. W najbliższą sobotę na lotnisku w Wilczych Laskach odbędzie się piknik lotniczy. Organizatorem tego wydarzenia jest Gmina Wiejska Szczecinek. Wójt Ryszard Jasionas zaprasza wszystkich do spędzenia tam miło czasu. Organizowany jest drugi piknik lotniczy w Wilczych Laskach, zaczyna się o godzinie 14. Główną atrakcją oczywiście będą statki powietrzne, samoloty różnego typu, a też pokazy i kunszt lotniczy będzie prezentowany przez pilotów nad lotniskiem w Wilczych Laskach. Do tego jest bardzo dużo atrakcji wynikających z tego, że to jest piękny, zapowiedziana jest piękna pogoda sobotnie, popołudnie i będziemy tam chcieli ugościć naszych przybyłych na ten piknik gości czymś do zjedzenia, czymś do wypicia, do gier, zabaw i warsztatów, które też tam będą organizowane.
Czy wstęp jest bezpłatny, czy trzeba przygotować się na jakąś opłatę? Tak, oczywiście. Najważniejszą opłatą za wstęp to jest dobry humor i chęć przyjechania na to miejsce. Jeden warunek. Trzeba się podporządkować tego służbom, które będą regulowały ruchem. To jest bardzo ważne, żebyśmy mogli bezpiecznie stamtąd wyjechać. A czy będą jakieś atrakcje, których nie było wcześniej? O takich atrakcjach nie mogę mówić, bo one się wygenerują w trakcie, bo to też zależy od paru elementów związanych z pogodą. Dlatego jeśli będzie pogoda taka, jak sobie zażyczyliśmy, to będą pokazy naprawdę bardzo interesujące i emocjonujące. W najbliższy piątek rozpoczną się 20. jubileuszowe Mistrzostwa Polski Samorządowców w tenisie ziemnym. Zawody rozegrane będą na szczecineckich kortach tenisowych przy ulicy Mickiewicza. 20. Mistrzostwa Polski Samorządowców w tenisie ziemnym, czyli od 7 do 9 czerwca, czyli w ten weekend, przyjeżdża ponad 60 zawodników, w tym 8 pań z całej Polski. To rzeczywiście bardzo dużo. Czy jakieś specjalne atrakcje na ten jubileusz są przygotowane? Atrakcją to jest uroczysta kolacja. Przyjeżdżają zawodnicy, żeby pograć, spotkać się, porozmawiać, bo to są przyjaźnie. Po raz 20 już są te mistrzostwa. No i zwiedzić nasz piękny Szczecinek. Niektórzy przyjechali już w poniedziałek. Także bardzo dobre warunki do uprawiania tego sportu, a zarazem przepiękny nasz Szczecinek. Ilu zawodników z naszego miasta jest? Z naszego miasta będzie dwóch zawodników, pan Piotr Szatkowski i pan Wilk. Będzie reprezentowało miasto i powiat Szczecinek. To rzeczywiście niedużo. No samorządowców nie jest dużo, tak, grających w tenisa, ale na przykład z Poznania przyjeżdża wiceprezydent Solarski, przewodniczący Rady Miasta, dyrektor OSIR-u, dyrektor od Służby Zdrowia, na przykład przyjeżdża też z Międzyrzecza pani z własnym mężem, obydwoje pracują w samorządach, także z Rzeszowa, z Opola, z Warszawy. A mnie martwi na przykład, że ze Szczecina nie przyjeżdżają, bo to jest taki prężny ośrodek. Czy mieszkańcy miasta będą mogli przyjść i popatrzeć, podziwiać, jeżeli ktoś jest zainteresowany tenisem? Tak, oczywiście. Będzie kawiarenka, ale tylko będzie dla grających, ponieważ jednym z organizatorów jest Szczecinecka Akademia Tenisa razem z miastem Szczecinkiem i ze Związkiem Miast Polskich. To na przykład zaprosiłem rodziców, dzieci, którzy też są współorganizatorami. Na przykład każda rodzina zawodników uprawiających będzie musiała na przykład ciasto takie do kawiarenki. To jest taki mały wkład. A jak wygląda poziom tych zawodów? Kilku samorządowców to byli zawodnicy, którzy w Polsce się liczyli. Na przykład taki Judek z Łukasz z Poznania to był nawet w 20 najlepszych zawodników juniorów. Nie? Ale większość to są amatorzy, to są ludzie, których tenis ziemny jest takim dodatkiem, czy taką dodatkową miłością, jak mówią. Jeżeli ktoś z Rzeszowa przyjeżdża pociągami, żeby zagrać, a turniej jest systemem pucharowym, czyli jeden mecz gra, przegrywano, ale samo spotkanie już jest bardzo ważne z przyjaciółmi. Czy przewidzieliście jakieś puchary, medale? Tak. Oczywiście dla pierwszej trójki statuetki każdy zawodnik dostanie medal okolicznościowy, każdy zawodnik dostanie ładną koszulkę, taką z logo naszego miasta. No i oczywiście dla 40 miejsc pierwszych, drugich, trzecich będzie, dla tych wszystkich zawodników będą nagrody rzeczowe. O której rozpoczęcie i ile to potrwa? No, rozpoczęcie jest w piątek o godzinie 10, ale uroczyste otwarcie z władzami miasta, z posłami naszymi ze Szczecinka, a także z dyrektorem Związku Miast Polskich, panem Andrzejem Porawskim, będzie o godzinie 13. Zaprosiliśmy także młodzież ze szkoły numer 1, ponieważ szkoła numer 1 jest najlepszą szkołą sportową w województwie, to poprosiłem panią dyrektor, żeby też na otwarciu na jeden mecz, żeby młodzież po prostu była razem z nami.
I potrwa do niedzieli? Potrwa do niedzieli, w niedzielę finały, w sobotę uroczysta kolacja z atrakcjami. Poprosiłem panią Jarmilę Górę, żeby uatrakcyjniła nam ten wieczór. Ale ciekawostką jest, że będzie jedna pani z Londynu i jedna pani z Republiki Południowej Afryki. To życzymy powodzenia i pięknej pogody. Dziękuję i zapraszam. I jeszcze chciałbym podziękować bardzo Telewizji Zachód, że objęła patronatem medialnym naszą imprezę. Dziś w Szkole Muzycznej odbyła się konferencja prasowa dotycząca wydarzenia Muzyczny Kalejdoskop. Będzie to koncert plenerowy, który odbędzie się w najbliższą sobotę, 8 czerwca, przed szczecineckim ratuszem. Przed nami w najbliższą sobotę, to jest 8 czerwca o godzinie 20, fantastyczny koncert plenerowy, cykliczny, koncert orkiestry symfonicznej polsko-niemieckiej. Spotkamy się przed ratuszem, będziecie Państwo mieli okazję usłyszeć ten prawie 70-osobowy zespół, który wykona dla Państwa najróżniejsze kompozycje. I z tego tytułu też nazwaliśmy koncert Kalejdoskop Muzyczny, aby każdy, kto zechce się z nami w ten najbliższy sobotni wieczór spotkać, znalazł coś dla siebie. O tym, jaki będzie program, żebyście Państwo poczuli się zachęceni do spotkania z nami, powie Państwu szef artystyczny całego przedsięwzięcia, pan Tomek Giłka. Tak, więc koncert jest zatytułowany Muzyczny Kalejdoskop, ponieważ to jest taki różnorodny koncert. Formuła taka, która się kiedyś sprawdziła, że łączymy, trochę gramy klasycznej muzyki, będzie suita Arlezjanka, Georgesa Bizeta, pewnie w większości z Państwa nieznana, ale już jak powiem Habanera z Carmen, to już myślę, że już bardziej Państwo będą kojarzyć, co to jest za rodzaj muzyki. Będzie też taka lekka klasyka Johanna Straussa, dwa takie utwory, ale też będziemy to łączyć z taką muzyką lżejszą z lat 80., z taką rozrywką i trochę muzyki filmowej. Na pewno Państwu dobrze znana muzyka z filmu Piraci z Karaibów. Także taki rzeczywiście koncert bardzo różnorodny, że każdy znajdzie coś dla siebie. A towarzyszyć nam w tym koncercie będzie po raz kolejny, już po raz chyba trzeci, będą nam towarzyszyć tancerze z grupy tanecznej AIDA. Dzień dobry Państwu. Tak, mam wielką przyjemność po raz trzeci współtworzyć ten bajeczny koncert i obiecujemy, że swoim tańcem będziemy się starali dopełnić całego obrazu muzyki, bo nie ma nic piękniejszego niż muzyka i ruch połączone razem, więc powiem tylko jedno, że na pewno możecie się Państwo spodziewać abordażu Piratów z Karaibów. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Najbliższa sobota to jest 8 czerwca o godzinie 20 przed ratuszem. Zapraszamy i prosimy tylko, żebyście mieli na względzie to, że koncert jest wieczorem. Trzeba wziąć coś ciepłego na siebie, żeby nie zmarznąć. Ale myślę sobie, że takie emocje popłyną ze sceny, że wszyscy będziemy się czuli zaopiekowani. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy. Zapraszamy. W niedzielę, 9 czerwca, harcerze zapraszają na ekowarsztaty oraz gry i zabawy dla młodzieży. Wszystko odbędzie się w Parku Miejskim przy muszli koncertowej w godzinach od 12 do 16. To już była ostatnia informacja w dzisiejszych wiadomościach. Po materiale Pomorze Zachodnie News, podsumowanie tygodnia służb mundurowych, program Łapa w Łapę. Tym razem będziemy mówili o badaniach krwi naszych czworonożnych przyjaciół. Następnie cofniemy się w archiwizjach do roku 1994. Na zakończenie magazyn telewizji lokalnych i regionalnych. W piątek aktualności poprowadzi Krzysztof Janczurewicz. Do zobaczenia.